Hej, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na streszczenie Potopu. To będzie długi materiał, więc od razu was ostrzegam, bo to jest naprawdę długa książeczka. A poza tym, no, zostawcie lajka, subskrypcję, jakiś miły komentarz i włączcie sobie coś, jakąś giereczkę. I jak jesteś babą, to nie wiem, pomaluj sobie paznokcie albo to, co robią baby. Nie wiem, co robią baby. No i poza tym lecimy ze streszczeniem. Dobra, tom pierwszy. Na terenie Żmudzi żył sobie potężny ród Billewiczów. Za czasów Jana Kazimierza jego głową był Herakliusz Billewicz. W jego okolicznym zachcianku mieszkają szlachcice Butrymowie, Domaszewiczowie i Gasztowtowie. Za dawnych lat wspólnie służyli pod wspólną chorobią Herakliusza. Wszyscy tego Herakliusza to ogólnie szanowali, nawet Radziwiłowie. Mówili, że to spoko ziomal. Nastał rok 1654, a Herakliusz już nie był między nami. Miał piękny pogrzeb, ale najlepsze jest to, że toczyła się wojna z Rosją. Do Laudy Michał Wodowski przywiózł informację o pogromie wojska Radziwiła. Uznano Wołodyjowskiego jako bohatera narodowego oraz następcę Herakliusza. Wszyscy oczekują pospolitego ruszenia pod wodzą Michała, by pójść razem z nim w szeregi Radziwiła. Ten ziomal Herakliusz, spadkobiercą swojej fortuny, uczynił swoją wnuczkę Aleksandrę Bileczównę. Uzyskała po nim wszystkie tytuły, ale nie dostała Lubicza, który przypadał Andrzejowi Kmicicowi, który ma dodatkowo zostać jej mężem. To też było zapisane właśnie w testamencie tego naszego Herakliusza. No i ogólnie było to pospolite ruszenie i cała laudańska szlachta wyruszyła do króla Jana Kazimierza pod wodzą Wołodyjowskiego, który jeszcze dochodził do siebie. W roku 1655 pewnego styczniowego wieczoru Oleńka przędła sobie razem z kumpelami i krewną panną Kulwiecówną. Oleńka ogólnie była ładna. Sienkiewicz pisał o niej, że miała piękność białego kwiatu. Nie widziała ona Andrzeja Kmicica, który jest jej dany, powiedzmy tak, z testamentu już od 10 lat. No i nagle tum, pojawia się nie kto inny jak Andrzej Kmicic. Oboje się sobie spodobali. Po ugoszczeniu Kmicica Oleńka pyta się: no, słuchaj, mój narzeczony, kochany, czemu cię tak długo nie było? Ten na to, że po świecie jeździł, wojny były, czołgi nie jeździły, bo jeszcze ich nie było. No i ogólnie gadają ze sobą całą noc no i chemia jest między nimi, tak możemy powiedzieć. Andrzejowi udało się w międzyczasie obrazić opiekunów Oleńki, ale za to przeprosił. Wiecie, to jest taki ogólnie typ, który sobie nie da w kaszę dmuchać, a poza tym no, jest takim, wiecie, takim gościem, który gdzie go wiadę zawieje, tam będzie. Więc nie zdziwi was fakt, że niedługo potem Andrzej odjechał do Lubicza, a Oleńka zaczęła od razu za nim tęsknić. W Lubiczu kumple Andrzeja zrobili taką srogą bibę, że nie zauważyli, że ten w ogóle przyjechał. Były to mega szemrane typy. Jaromir Kokosiński był wielki, miał dużą bliznę. Pan Ranicki był ścigany za zabicie 2 szlachciców. Trzeci był Rekuć Leliwa, który to wszystkie swoje pieniądze przegrał w kartach. Kolejny Uchlik był skazany na śmierć, ale Andrzej go trzymał, bo fajnie grał na czekaniku. Chuj wie, co to jest czekanik, ale na nim grał zajebiście. No i byli jeszcze Kulawiec, Hipocentaurus i Zend, którzy za ciekawi to nie byli. Jak ekipa go zobaczyła, to pochwaliła piękno posiadłości, dalej robiła burdy, dosłownie dziwki, koks i lasery. Andrzejek odwiedzał Oleńkę codziennie i staje się coraz bardziej zakochany. Każe swojej kompanii szanować ją bardziej niż jego samego i nie chce, żeby wspominano o imprezach w Lubiczu. No bo wiecie, no kurwy tam były, wszystko tam było, no. A Andrzej takiego poważnego zgrywa przy Oleńce. Więc Andrzej zabrał Oleńkę do Wodokotów, żeby przedstawić jej swoją kompanię. Ci zachowali się jak należy, no i ogólnie był potem kulik, dobrze się bawili i było spoko. Jednak musieli go przerwać, bo Soroka, taki człowiek Kmicica, nie ten z Gromdy, powiedział, że ludzie biją się z wojskiem, bo nie chcieli oddać im koni i innych rzeczy. No to żołnierze popalili chałupy, no i się troszeczkę dymy porobiły. No i Kmicic musi to wszystko ogarnąć, więc no, mówi nała Oleńka i udaje się do Upity, bo tam to się wszystko odbywało. Kmicic nie przyjeżdżał do Oleńki przez parę dni, ale za to odwiedziła ją opiekująca się nią szlachta laudańska. Przyjechał m.in. Pakoszt Gasztowt, nie wiem, pojebane im nazwisko, następnie Kasjan Butrym i Józwa Butrym, zwany Kuternogą, bo podczas wojny z kozakami kula armatnia odpierdoliła mu nogę. Szlachcice chcieli zapytać się Oleńki na temat narzeczonego. No i pytali oczywiście: Oleńka, jak tam ten twój Kmicic? No, Oleńka na to, że to ogólnie dobra morda i będzie żył z sąsiadami w zgodzie. Ale ten, no, co przyjechał, ten Jóźwa, co nie, ten pojeb, powiedział wszystko o melanżu w Lubiczu, Oleńce, że tam kurwy były i że jego kompania jest jakaś, ta kompania Kmicica jest po prostu taka chora, że szkoda gadać. Oleńka powiedziała, że będzie kazała wybierać Kmicicowi pomiędzy nią a nimi, no i się rozpłakała z nerwów. Następnego dnia te złe łotry, co narzeczonego jej psują, pojechały do Wodokotów, by tam trochę się ponapierdzielać. Ale pojawia się Oleńka, która im zabroniła robić burdy, no to chłopaki wróciły do Upity. No ale po drodze trafili do karczmy i tam zrobili burdę. Doszło do bójki pomiędzy nimi, a między innymi Józwą Butrym. No Andrzej troszeczkę miał przekichane u Oleńki, a tego samego dnia wieczorem przyjechał właśnie do niej z ponad 100 żołnierzami, którzy byli głównie zbirami, którzy chcieli odkupić się walką za ojczyznę. Oleńka wkurwiona w niebo głosy, a ten sobie idzie wesoło chłop. Przywitała narzeczonego, ale jego wojsko zachowywało się jak czyste chamstwo. No, bili się tam, sprzeczali z ludźmi. No takie wieśniaki typowe, wiecie o co chodzi. No to właśnie Oleńka taka już wkurwiona do zenitu normalnie mówi, że każe mu wybierać. Bierzesz tych chłopów albo mnie. No to Andrzej wybrał chłopów. Zawinął kietę ze swoim wojskiem do Lubicza. Ale jak wszedł do swojej posiadłości, to nikt go nie przywitał. Otóż, uwaga, uwaga, cała kompania została wyrżnięta. Jedynie Rekuć prosił jeszcze o księdza. Okazało się, że zabili ich Butrymowie. No to wkurwiony Andrzej pojechał do ścianku Butrynów i tam zrobił rzeź również. Oleńka po jakimś czasie się o tym wszystkim dowiedziała, ale to był ten sam dzień, ten sam czas, prawda? No i zaczęła się modlić. Nagle w drzwiach staje Kmicic, cały uwalony. Mówi, że koń mu padł, a gonią go w nerwienie szlachcice. Oleńka mówi, żeby się schował. Nagle przybyła pogoń. Powiedzieli jej, żeby go nie ukrywała, ale Oleńka mówi, że go tutaj nie ma. Kmicic wyszedł, a Oleńka powiedziała mu, żeby już więcej jej się na oczy nie pokazywał. Teraz przenosimy się do pana Wołodyjowskiego, który jest u Gasztowtów, ale już myśli o jakiejś wojaczce. Dowiaduje się, że Kmicic porwał jakąś szlachciankę. Wiadomo, że chodzi tu o Oleńkę. I szlachcice szykują się do najazdu na Lubicz, żeby, no kurde, odbić tą Oleńkę. Wołodyjowski wyruszył z nimi. Zaatakowali, trochę się pobili, ale Kmicica lekko odkleiło i powiedział, że jak wbiją mu do pokoju, to się wysadzi. No to Wołodyjowski powiedział mu: hona solówek kutasiarzu. No i ustalili, że jak Kmicic wygra, to odjedzie wolny, no a jak Wołodyjowski wygra, to nie odjedzie wolny. No to zaczęli walczyć. Andrzej przegrał, Michał Wołodyjowski odnalazł Oleńkę, Andrzeja położył do wyra jak starego pijanego i wrócił do zaścianka. Wołodyjowski zakochał się w Oleńce, oświadczył się jednak, ta niestety odmówiła. Domyśla się, że cały czas kocha Kmicica, więc no zrozumiałe. Ale ogólnie to szybko dochodzi do siebie Wołodyjowski, no bo nie pierwszy raz dostał kosza. Jak wracał, spotkał Harłampa, który niesie mu list od hetmana, który każe mu i Kmicicowi szkować chorągiew na wojnę. Wołodyjowski zaczął organizować wojsko. Jest to dla niego bardzo ciężki okres, ale znajduje czas, by odwiedzać Kmicica, który dochodzi do siebie. Andrzej dowiaduje się, że Oleńka cały czas do niego czuje i to troszeczkę go cieszy. No i że może odkupić swoje winy służbą dla ojczyzny. Wołodyjowski i Kmici zaczynają się kumplować. Wiosna 1655 rok. Nie zapowiadała się dobrze. Na wschodzie wojna z kozakami, a do tego doszli Szwedzi, którzy ruszyli na Wielkopolskę. Zwołano pospolite ruszenie, no i do Wielkopolski przyjeżdżają szlachcice. Między innymi siedział taki farmazon Krzysztof Opaliński, co mówił, żeby jebać króla Polski. Generał Wittenberg, ten co prowadził Szwedów, dość się nie śpieszył, więc wśród Polaków panowała dezercja. 21 lipca Szwedzi weszli do Polski, a 24 dochodzą do Noteci, gdzie znajdują się wojska polskie. Dochodzi do pierwszych potyczek i Polacy dostają mocno w dupę. Dochodzi do rokowań i Polacy poddali się królowi szwedzkiemu. W tym samym czasie we wsi Burzec stary szlachcic Onufry Zagłoba bawi się z dwoma chłopcami w ogródku dworku Jana i Heleny Skrzetuskich. Dzieciaki go lubią, nazywają go dziadkiem i ogólnie spoko. Pewnego razu do dworku przybywa właśnie Stanisław Skrzetuski, który informuje o przyłączeniu się Wielkopolski do Szwecji. Trzej szlachcice od razu wyruszyli do księcia Radziwiła, żeby bić się za Polskę. No i przybyli do Upity. Spotkali się tam z Wołodyjowskim, który jest ich starym przyjacielem. Zostali wezwani do księcia. Jak już do niego dotarli, to dowiedzieli się, że ten nie zamierza się sądzić. Książę chce się napierdalać, żeby nie doszło do powtórki z Wielkopolski. Panowie dowiadują się również, że król Jan Kazimierz uciekł z Warszawy do Krakowa, bo Szwedzi przejęli stolicę. Panowie dostali audiencję u księcia, który cieszy się, że tacy fajni szlachcice przybyli ratować ojczyznę. W polskim obozie rośnie chęć do walki za ojczyznę. Książę Radziwiłł wezwał do siebie oficerów, wręcza im różne prezenty, żeby kupić sobie ich przychylność. Dodatkowo Kmicic, który był jednym z wezwanych, przed oblicze księcia musiał na życzenie księcia przyciągnąć wierność Radziwiłłowi. Potem była wielka wyżerka, no i na jej Kmicic spotkał Oleńkę. No i Andrzej mówi, że głupia sprawa, ostatnio wyszła i trochę mu głupio, że ją porwał. Powściągliwa Oleńka mówi, że jeszcze da mu szansę, ale dopiero za jakiś czas. Nagle przychodzi informacja, że Litwa przechodzi w ręce Szwedów. No wiecie, oni teraz są na Litwie, prawda? więc taki przypał. No, większość oficerów właśnie pali kietę, ale Andrzej ma trochę przesrane, bo złożył tą przysięgę. Oczywiście z racji tego, że książę dalej rządzi w tym miejscu, to postanowił oczywiście aresztować tych wszystkich, którzy chcieli odejść. Książę myśli o tym, co się właśnie odwaliło, że tylu oficerów było przeciwko niemu i czy przypadkiem Kmicic nie stoi tylko za nim dlatego, że złożył przysięgę. Więc zmawia mu, że on tak naprawdę spiknął się ze Szwedami tylko dlatego, żeby siać, wiecie, destabilizację, prowadzić jakieś działania dywersyjne, a końcowo przejąć przez niego koronę Polski. No i Kmicic uwierzył w dobre intencje księcia. Natomiast Zagłoba, Skrzetuscy i Wołodyjowski zostali zamknięci w piwnicy i czekają na wyrok. Rankiem pomiędzy wojskiem zwolenników i przeciwników księcia doszło do walki. Przeciwnicy jakiś czas wygrywają, ale potem dostają w dupę, kiedy Kmicic atakuje razem z konnicą. Po bitwie książę mówi Kmicicowi, że trzeba zabić właśnie Wołodyjowskiego, Zagłobę i Skrzetuskich. Kmicic stawia się za nimi, no książę z racji, żeby nie stracić zaufania Kmicica, postanawia, że skazanych trzeba zawieźć do Birży i zostaną oni oddani w ręce Szwedów. No to oficerowie wyruszają pod nadzorem dragonów, na których czele stoi Roch Kowalski, właśnie do tej Birży. Po drodze Zagłoba zaprasza Rocha do swojego powozu, gdzie zaczynają gadać, no i po jakimś czasie Roch zasypia. Wtedy Zagłoba zabiera mu hełm i opończe, wychodzi z powozu, wsiada na konia, po czym odjeżdża. Rano Roch jest wkurwiony, że tak się dał podejść. Następnego dnia podczas dalszej drogi pojawia się naprzeciwko chorągiew Laudańska wraz z Zagłobą. Żołnierze Rocha nie chcieli się bić i Roch ruszył sam na wroga. Oczywiście został schwytany. Żołnierze połączyli się w jedną chorągiew. Dodatkowo zdobyli listy do Szwedów w Birży, którym nakazano rozszerzać szlachtę. Żołnierze wieczorem zauważyli łunę nad pobliską wioską. Szwedzi rabowali, zatem Wołodyjowski rusza bić się o wieś. Doszło do bitwy, którą Polacy wygrywają. Poza oficerami nikt po stronie szwedzkiej nie przeżywa. Zagłoba nie walczy, pilnował Rocha w pobliskim lesie i przekonał go w międzyczasie, by dołączył do Wołodyjowskiego. Jak już cała ekipa jest na miejscu, to zastanawiają się, co zrobić z oficerami, którzy zostali pojmani. Zagłoba wpada na pomysł, żeby nagadać im, że są od księcia. Tym samym pogorszą się relacje między Szwedami a księciem. Wszyscy właśnie wpadają i mówią, że to zajebisty pomysł. Następnie na Litwie wybucha wojna domowa, ekipa Wołodyjowskiego rośnie w siłę, a pomysł Zagłoby przyniósł zamierzone skutki, a relacje księcia z królem Szwecji ulegają pogorszeniu. Wołodyjowski mimo małych problemów z wojskiem księcia przedziera się na Podlasie, by tam połączyć się z rodziną Kmicica, którzy mają konfederację, która również jest przeciwko księciu i Szwedom. Kmicic przyjechał do Billewicz, żeby zabrać pana Tomasza i Oleńkę na dwór. No niestety ta początkowo się nie godzi, więc Kmicic postanawia użyć siły. A nagle pojawia się gigaczad Wołodyjowski, każe pojmać Kmicica, wyprowadzić i rozstrzelać. Biegnie za nim Zagłoba, żeby sprawdzić, czy ten nie ma jakichś rozkazów przy sobie. Okazuje się, że Kmicic ma przy sobie wstawiennictwo za szlachcicami u księcia Janusza. Dowiadują się o tym rozkazie wszyscy i zachęcają Kmicica do przyłączenia się do nich. No wiecie, jednak stwierdzają, że należy odwołać rozkaz rozstrzelania. Ten jednak odmawia i odjeżdża. Później Kmicic spotyka się z księciem Januszem. Andrzej zarzuca mu kłamstwa. Kmicic bardzo się wkurwia, ale po jakimś czasie daje się go uspokoić i przekonać do wersji księcia. Wieczorem powierza Kmicicowi kolejne zadanie. Ma wręczyć on paru osobom listy od księcia Janusza. Zatem kolejnego dnia Kmicic wyrusza. Po kilku dniach zatrzymuje się w Pilwiszkach. Tam spotyka się z księciem Bogusławem, który zdradza mu plany z otruciem wina, które ma trafić do rebeliantów. To rozsierdziło Kmicica, postanowił porwać księcia, no i tak właśnie robi. Bierze go pierw na przejażdżkę, a potem hyc do wora. Zabrał swoich żołnierzy i rura. Po kilku godzinach się zatrzymali, gdzie doszło do walki z księciem. Ten zabił dwóch żołnierzy Kmicica, a następnie ranił go i uciekł. Rannego Kmicica opatrzył jego człowiek Soroka, a następnie uciekają, bojąc się pościgu. I tutaj kończy się pierwszy tom, zaczynamy tom drugi. Tom drugi. Kmicic z towarzyszami schował się w lesie, w leśnej chacie. Był tam gość, który opowiada, że mieszkają tutaj ludzie, którzy kradną konie, ale chwilowo ich nie ma. Kmicic dochodzi do siebie, ale jest mega zły na księcia. Postanowił się na nim zemścić. Zastanawia się, co tu zrobić. Jednak nagle Soroko oznajmia, że zbliżają się uzbrojeni ludzie. Stąd to mieszkańcy chaty. Okazuje się, że to są kiemlicze, którzy kiedyś u niego służyli. Radują się, jak widzą Kmicica, który postanawia napisać dwa listy do Wołodyjowskiego, w którym pisze, że głupia sprawa wyszła i że go przeprasza, a poza tym ma rozkazy i plany księcia, które mogą mu się przydać, a do księcia napisał coś w stylu jebać cię frajerze, pierdolony, kurwo jebana. No coś w tym stylu, prawda? Następnie postanawia wyruszyć do króla Jana Kazimierza, podając się po drodze jako babinicz, żeby nie mówić, że jest Kmicicem. Zabiera ze sobą kiemliczów, po pewnym czasie trafia do karczmy, gdzie rozpoznał Kmicica Józwa Butrym, wybucha bójka, Kmicic rani Józwę, a następnie przekazuje mu wskazówki dla Wołodyjowskiego. Godzinę później informację dostaje Wołodyjowski, zastanawia się, czy ich skorzystać, ale w międzyczasie dostaje list od Kmicica, postanawia pójść za jego radą, więc Michał rozsyła do swoich pułkowników informacje na temat księcia. Polskie wojska gromadzą się pod Białymstokiem, Zagłoba opowiada o swoich wyczynach za młodych lat i robi tym takie właśnie wrażenie w obozie, że wyznaczają go na komendanta sprawującego władzę nad obozem. No i dobrze sobie Zagłoba radzi z tym zadaniem i podchodzi do niego bardzo poważnie. Wprowadza ład, parę dni później do obozu przybywa Sapieha, który przejmuje kontrolę Zagłoby, a potem przywozi Wołodyjowskiego z wojskiem. Polacy coraz bardziej gotują się do walki, no i cieszą się, że bitka się szykuje, bo wojska księcia Janusza są niedaleko ich obozu. Dodatkowo Janusz zdaje sobie sprawę, że jest w coraz większej dupie. Obawia się, że Karol Gustaw się od niego odwróci, bo jego wpływy na Litwie są coraz mniejsze. Dodatkowo dostaje list od Andrzeja i powoli zaczyna się martwić, że Kmicic pogrążył obu Radziwiłłów. A co ciekawe, Bogusław, czyli ten, od którego Kmicic dowiedział się o tym winie, postanawia podrywać sobie Oleńkę, żeby zemścić się na Kmicicu. Wieczorem Janusz robi biesiadę, gdzie jest właśnie Bogusław, Oleńka, pan Tomasz i oficerowie. Wiecie, i zamiast pokazać jej swojego konia, w sensie oczywiście formę samochodu w tamtej epoce, to postanowił zgrywać patriotę i nagadać na Kmicica. Powiedział, że ten pojechał na Śląsk, by porwać Jana Kazimierza dla Szwedów. Początkowo Oleńka w to nie wierzy, ale daje się przekonać. Kmicic jedzie w kierunku Warszawy, ale nie wjeżdża do niej. Spotyka kurpiów, którzy chcą walczyć ze Szwedami. No i jedzie dalej w głąb kraju. Dochodzą do niego informacje, że dostaje informacje, że Szwedami rabującymi, gwałcącymi. No a co najważniejsze, już dawno doszli do Krakowa. A Czarniecki z wojskiem udał się na Śląsk. Będąc pod Sochaczewem, Kmicic walczy ze Szwedami, oczywiście wygrał. Tam dowiaduje się, że prawie cała Polska jest oddana w ręce Szwedów, a pewna dziewczyna daje mu pieniądze i prosi, by w Częstochowie podarował jej na mszę. Szwedzi są coraz silniejsi, a upadek Polski jest coraz bliższy. Andrzej dowiaduje się w Kruszynie, że król Szwecji chce zająć klasztor na Jasnej Górze i Andrzej dojeżdża na Jasną Górę. Będąc tam po mszy świętej rozmawia z przeorem ojcem Kordeckim i przekazuje mu informację o tym, że król szwedzki chce zająć klasztor. Ten zwołuje naradę, zebranie zamierzają się wzmocnić ochronę i zamknąć na noc bramy. Następnego dnia klasztor szykowany jest do obrony. Kmicic jest trochę zły, bo kiemlicze opuszczają klasztor. 8 listopada pod murami już są Szwedzi. Mordują i rabują w Częstochowie. Szwedzi otoczyli klasztor, podczas początkowych ataków ponosili duże straty. Babinicz obsługujący jedną z armat nieźle bije Szwedów. W nocy Szwedzi ostrzeliwują klasztor, ale nic to nie robi. Obrońcom, wiecie, obrońców jest 200, a Szwedów 9000. Jednej nocy Kmicic wraz z grupą wojaków uderzył w pobliski szaniec szwedzki. Zabijają wielu przeciwników. Szwedzi zaczynają powątpiewać, ale w obrońcach duch również się lekko załamuje. Miller, dowódca Szwedów, jednak nie zamierza przerywać oblężenia. Szwedzi chcą rokować z Polakami. Wysyłają poselstwo, które kłamie, że Karol Gustaw został królem Polski. Na szczęście Polacy przejrzeli blef. Walki trwają kolejne dni. Miller znów chce, żeby Polacy skapitulowali, ale Polacy nie chcą, ten się wkurwia, a posłów, którzy do niego przybyli, chciał powiesić. Kolejny poseł został wysłany do klasztoru. Robił poza swoją oczywiście jasną misją rozpoznanie sytuacji w klasztorze. Po wizycie posła odprowadza Kmicic, który wyciąga od niego informacje na temat sytuacji w Polsce. Okazuje się, że jest coraz lepiej dla naszych. Kuklinowski, czyli ten poseł, namawia, by Kmicic poszedł na stronę Szwedów. Ten daje mu w ryj i mówi, by spierdalał. Oblężenie trwa dalej. Rokują, walczą na zmianę. U Szwedów sytuacja jest coraz gorsza, a wieści z kraju podnoszą w duchu Polaków. W połowie grudnia do Szwedów przyjechały gigadziała, które już mają szansę rozwalić mury. No i mury wzbogaciły się o nowe piękne wyłomy. Kmicic spadł na pomysł, by wyjebać te działa w powietrze. Chce zrobić to w nocy. No i zrobił. Wielkie bum, 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 bum. Tylko pojawił się mały problem, bo fala uderzeniowa ogłuszyła Kmicica, który ocknąwszy się, zobaczył przed sobą wkurwionego Millera, który skazuje go na śmierć. Kmicic mówi, że jest Kmicicem. Kuklinowski prosi Millera, żeby ten mógł się trochę pobawić z Kmicicem za zniewagi, które spotkały go ze strony Kmicica. Ten się zgodził. Zabrali go do szopy i tam przypalał go żywym ogniem. Andrzej został uratowany przez Kimliczan. Role się odwróciły i Kmicic zaczął przypalać Kuklinowskiego. Potem Kmicic dowiaduje się, że Kimliczanie służą Szwedom, żeby ich po cichu zabijać i grabić. Następnego dnia Miller naradza się ze swoimi ludźmi i wpadają na pomysł, by roznieść plotki, że pod klasztorem jest tunel, który Szwedzi wejdą w nocy. No to plota poszła, a ojciec Kordecki mówi, żeby się wszyscy w łeb jebli, bo żadnego tunelu nie ma i nie zgadzają się na kapitulację. Potem była Wigilia, na jej czas przerwano walki. Dopiero 26 grudnia Szwedzi rozpoczęli ostatni nieudany szturm, po czym odstąpili od oblężenia. Kmicic razem z Kimliczanami przebywa na Śląsk, a dokładnie do Głogowej, by zobaczyć się z Janem Kazimierzem. Podaje się dalej za Babinicza i opowiada o sytuacji, jaka odbywa się na Jasnej Górze. Andrzej dowiedział się, że książę Bogusław, ten frajer dęty, doniósł królowi, że nie jaki Kmicic zamierza go porwać. Kmicic w głowie miał takie XD, ale mniejsza. Król po otrzymaniu informacji wyrusza do Opola i zabiera sobą Kmicica, aka Babinicza. No i tak sobie podróżują po Polsce. Jan Kazimierz jest coraz bardziej przychylny Kmicicowi, aka Babiniczowi. Był taki ziomal Jana Kazimierza, Tyzenhaus, który podejrzewał Kmicica o zdradę, ale Kazimierz wierzył w szczere intencje Kmicica. Ruszają do marszałka Lubomirskiego. Tyzenhaus sprawdza dobre intencje Kmicica, które okazują się naprawdę dobre, przeprasza go i pomiędzy oboma rycerzami dochodzi do porozumienia. Po wyjeździe z Żywca Polacy jadą przez górskie przełaje, prowadzeni przez górali trasami, których nie znają Szwedzi. Jednak los chciał, że napotkają Szwedów, których było dość dużo. Kmicic i Kimliczanie ruszają, żeby ochronić króla. Polacy przegrywają, jednak w ostatnim momencie ze szczytu wąwozu zlatują kamienie rzucane przez górali. Tym samym rozgramiają oni Szwedów. Kazimierz każe odnaleźć Kmicica. Ten ledwo żywy wyjawia mu, że tak naprawdę nie jest Babiniczem, tylko jest Kmicicem. Dalsza droga jest już bezpieczna. Szeregi króla polskiego powiększyły się tym samym. Czuje się on już bardziej bezpiecznie, jadąc przez kraj. Kiedy trafili już do marszałka lubomirskiego, wyrządzono wielką ucztę oraz turniej rycerski. Król odwiedza rannego Kmicica, który opowiada Kazimierzowi, co odwalił wcześniej ze Szwedami, i prosi go o przebaczenie. Król przebacza i obiecuje, że pomoże mu odzyskać dobre imię. Wszystko zaczyna się układać, bo powstaje kolejna konfederacja, która zaczyna walczyć przeciwko Szwedom. Sapieha okupuje Tykocin, gdzie przebywa Janusz Radziwiłł. U Janusza panuje głód, zostało w środku jedynie kilku szwedzkich żołnierzy. 31 grudnia książę Janusz umiera i kurwa dobrze. W tym samym czasie Polacy dostali się już do Tykocina, Szwedzi się wysadzili w powietrze zamkowej wieży. Coraz lepiej idzie Polakom na wojnie. Wszyscy zaczynają wspierać Jana Kazimierza, nawet Han Tatarski, który proponuje 100 000 ludzi. Król w lwowskim kościele oddaje polskie berło Najświętszej Marii Pannie. Polacy się radują, Sapieha jedzie na południe i wysyła Wołodyjowskiego, by ten przekazał list Janowi Kazimierzowi, który za zasługi mianuje Sapiehę wielkim hetmanem litewskim. Dochodzi do spotkania Kmicica i Wołodyjowskiego, chłopaki miło się witają. Kmicic dowiaduje się, że Oleńka jest w Taurogach u księcia Bogusława. Wołodyjowski bierze Kmicica do siebie, tam są Skrzetuscy i Zagłoba, którzy witają Kmicica ciepło. Kmicic dowiaduje się, że Bogusław przymila się do Oleńki, ten się wkurwia, chce się na nim zemścić, ale koledzy go uspokajają, widzą oddział tatarski, który został powierzony polskiemu królowi, ponoć miał nim dowodzić jakiś polski oficer. Kmicicowi zapala się żarówka i postanawia wyprosić u polskiego króla komendy nad Tatarami. No i oczywiście udało mu się właśnie wyprosić tą komendę. Kmicic jest surowym przywódcą, który nie znosi sprzeciwów. Następnego dnia wyrusza do Czarnieckiego, jednak musi zmienić kierunek na obóz Sapiechy, bo ten potrzebuje pomocy w walce z księciem Bogusławem. Kmicica bardzo to cieszy, ponieważ no to jest Bogusław, może mu najebać. Jak już przybył do obozu, to Sapieha dostaje list od króla, w którym dowiaduje się, że jest hetmanem. No i wita ogólnie Kmicica z otwartymi rękami. Kmicic ujawnia przed Sapiechą swoje prawdziwe imię i nazwisko. Kmicic wyrusza w las, by powoli zmierzać w kierunku wojsk Bogusława. Nie było go kilka dni. Tatarzy przyprowadzili do obozu jeńców szwedzkich oraz list od Kmicica, w którym opowiada, że napada co chwilę na wojska Bogusława i ogólnie Szwedzi dostają od niego niezły oklep. Totalny. Zachęca Sapiechę, by ten czym prędzej uderzał na Bogusława. No i się zaczyna. Dokładnie to pod Sokółką. Spotykają się obie armie. Kmicic i Sapieha dowiadują się, że Bogusław przechwycił Sorokę, tego ziomala Kmicica, pamiętacie chyba, który to wyrusza do obozu Szwedów, by postarać się go uwolnić. Kmicic prosi Bogusława, by ten uwolnił Sorokę, na kolanach go aż prosi, ale Boguś frajer jebany wychodzi bez słów. Po godzinie Głowbicz, taki jeden polski oficer, zabiera Kmicica w miejsce, w którym Soroka ma zostać nabity na pal. Żołnierze tak patrzą i zastanawiają się, co się tutaj w zasadzie odpierdala. Kmicic zauważa ten fakt i nawołuje żołnierzy do buntu. Ci się buntują, Soroko przeżył i wraz z Kmicicem i żołnierzami wrócił do obozu Sapiechy. Następnej nocy dochodzi do bitwy. Kmicic okrążył Bogusława i uderzył od tyłu, a hetman od przodu. Kmicic spotyka się oko w oko z Bogusławem. Kmicic otrzymuje od niego cios, Andrzej zostaje odwieziony do Sapiechy, Bogusław ucieka, a Polacy wygrywają. Sapieha wyrusza do Czarnieckiego, który coraz bardziej zbliża się do króla szwedzkiego. Kmicic wyrusza razem z nim. Zaczynamy tom 3, moi drodzy, ostatni. Gustaw zmierza na południe, grabiąc i mordując wszystko, co napotka. Czarniecki prowadzi akcje dywersyjne, paląc mosty i utrudniając przeprawy. Gustaw ściera się z Czarnieckim pod Gołębiem i dziesiątkuje Polaków, którzy odgrywają się wybiciem dwóch pułków dragonów. Jednak Szwedzi idą dalej do przodu. Gustaw zmierza w stronę Zamościa. W Zamościu są już przygotowane dwie chorągwie od Czarnieckiego. Jest tam m.in. Zagłoba, Wołodyjowski i Skrzetuski. Mija parę dni i przychodzi wiadomość, że Szwedzi już są w pobliżu miasta. Następnego dnia wojska szwedzkie rozpoczynają oblężenie. Trwało one kilkanaście dni, po czym wielka armia szwedzka postanawia się wycofać, żeby ruszyć na króla Kazimierza. Wojska szwedzkie z problemami docierają do Jarosławia i tam zatrzymują się na parę dni, żeby odpocząć. Gustaw wysyła oddział na drugi brzeg Sanu, żeby zbadać teren. Niestety oddział wpada w zasadzkę Czarnieckiego. Próbując wrócić do obozu szwedzkiego niedobitki, zdziwił fakt, że most, którym jechali, zniknął. Taki lekki kek. Pozostali Szwedzi zostali wyrżnięci na oczach króla Karola Gustawa. Czarniecki mówi naura i wraca do lasu. W nocy Szwedzi wychodzą z obozu, by szukać czegoś do jedzenia. Następnego dnia Gustaw się wycofuje. Czarniecki, wiedząc, że zbliża się Lubomirski, postanowił się z nim dogadać, by wspólnie ruszyć na Gustawa. Lubomirski oddał się pod komendę Czarnieckiego i zaczynają wspólnie działać. Raz Gustaw zatrzymał się we wsi Rudnik, Czarniecki niezwłocznie zaatakował Szwedów, jednak Karol Gustaw w ostatniej chwili ucieka. Następnie wraz ze swoimi wojskami dociera do miejsca łączenia się rzek Wisły z Sanem. Zakłada tam obóz, poprawia się również sytuacja jego wojska, które przestaje głodować. Oczywiście niczym hiszpańska inkwizycja pojawia się Czarniecki, który składa swój obóz niedaleko szwedzkiego, a po drugiej stronie wody rozkłada się obóz pana Sapiechy. Więc Szwedzi mają już takie szanse, tak zwana essa się pojawia, prawda? Mają przejebane. Polacy robią imprezę z tego powodu. Ogólnie z całego kraju dochodzą pozytywne informacje, że Szwedzi dostają po dupie. Chłopaki sobie trochę popiły, i Roch Kowalski, jak to przystało na rodaka na promilach, wpadł na genialny pomysł, żeby porwać Szwedów ze szwedzkiego obozu. Cóż, został on aresztowany przez Szwedów. Zagłoba, który traktuje Rocha prawie jak swojego własnego syna, prosi Czarnieckiego, żeby ten Czarniecki się zgadza, i udaje się Rocha przywrócić do obozu polskiego tak na spokojnie. Wojska szwedzkie przez jakiś czas miały jeszcze kłopoty Neymana, ale przybyła odsiecz. Polacy musieli podzielić się na dwa obozy. Czarnieckiego, który miał rozpalić się znowu, to przybyłymi wojskami szwedzkimi i oczywiście obóz pana Sapiechy, który dalej pilnuje Karola Gustawa. Armia Czarnieckiego spotkała się ze Szwedami pod Warką, gdzie polski dowódca pozoruje atak na most, by ten pozorny atak zwrócił na niego właśnie uwagę, na ten most. Szwedów uwagę, rzecz jasna. A tak naprawdę wojska polskie przepłynęły rzekę i zaatakowały od boku. Po zachodzie słońca nie było już Szwedów. Mieli ładny pogrzeb. Niestety do Czarnieckiego dochodzi smutna informacja, że Gustaw wydostał się spod trzasku i wyruszył do Warszawy. Wołodyjowski dostał rozkaz, by powrócić do Sapiechy, razem z nim ruszyć za Szwedami. Czarniecki żegna się z Wołodyjowskim i ten odjeżdża. I panowie wyruszają na Warszawę, po drodze zdobywając Lublin. Rozkładają się pod Warszawą i czekają na Czarnieckiego i króla Jana Kazimierza. Raz Szwedzi ruszyli na Polaków po to, by do oblężonej Warszawy mógł dostać się transport z prowiantem dla obrońców. Od pojmonego Haslinga Kmicic dowiaduje się, że w Warszawie dużo ważnych oficerów, ale sam król Karol Gustaw znajduje się swoimi wojskami na Prusach. Pod Warszawę przybywa również król, Polacy rozpoczynają ataki, obrońcy hardo bronią swoich pozycji, Kmicic zdobywa mały fort ziemny, którego uparcie broni. Parę dni później przybywa Zamoyski z wojskiem do Czarnieckiego. Kmicic oddaje fort ziemny generałowi Grodzkiemu, a sam wraca do obozu, gdzie król bardzo mocno go chwali za wyczyny. W swoim namiocie wieczorem rozmawia z Zagłobą, Wołodyjowskim i Haslingiem. Ten ostatni opowiada o wyczynach tego chuja Bogusława wobec Oleńki. I też opowiada o tym, że Hasling ogólnie powiedział Oleńce, że to książę jest po stronie Szwedów i to wszystkie atrakcje są dlatego, żeby właśnie się, powiedzmy, przypodobać Oleńce. 1 lipca rozpoczyna się wielki szturm na Warszawę. Zostaje zdobyta, kapitulują Szwedzi i Polacy się radują, a Kmicic wyrusza na Litwę prowadzić walkę ze Szwedami dalej. Oleńka jest w Taurogach. Książę ciągle stara się o jej rękę, jednak chuja to daje. Do tego dowiedział się ona, że tak naprawdę kolaboruje on ze Szwedami, razem z panem Tomaszem szykują ucieczkę. Pierwsza próba się nie powiodła, bo książę przyjechał. Bogusław pyta Tomasza, czy może poślubić Oleńkę. Tomasz wychodzi, po chwili wraca i mówi, że w testamencie ojca napisane, że nie może wziąć z nią ślubu. Boguś się wkurwił, wbiegł do Oleńki, zaczął się do niej wdzierać, ale dostał jakiegoś takiego ataku, że nie mógł się ruszać i dopiero po 3 dniach ruszył na Podlasie z wojskiem. Do Taurogowa dochodzą informacje o broni Jasnej Góry. No, przybyła tam też potem Anna Bobrzo-Bochta, która zaczyna kumplować się z Tomaszem i Oleńką oraz oficerowie bardzo ją lubią. Dochodzą do nich również informacje o tym, że wojska Bogusława bite są przez niejakiego Babinicza. 2 tygodnie później do Taurogowa przybywają resztki wojska Bogusława, no i Bogusław Sakowicz prosi, by mógł zostać w Taurogach, bo konkuruje o rękę Anusi. Boguś się zgadza, a następnego ranka rusza do Królewca. Teraz w Taurogach rządzi Sakowicz, który po informacjach o kapitulacji Warszawy oraz buncie szlachty zaczyna mieć problemy. Anusia próbuje nakłonić oficera Brauma o pomoc w ucieczce. No i dochodzi wiadomość o tym, że Babinicz jest już blisko. No i to prawda, bo Kmicic wjechał na Litwę jak dzik w żołędzie. Tak jak planował, napada Szwedów z zaskoczenia i sieje wśród nich spustoszenie. W pewnym momencie spotyka Zagłobę i Wołodyjowskiego i dowiaduje się, że Roch będzie osobiście atakować króla szwedzkiego. Tydzień później dostaje informację, że Kazimierz przegrał pod Warszawą, ale armia nie poniosła dużych strat. I jak dostał się do Prus, to pozwolił na grabie swoim Tatarom. Kmicic dołącza się do Gosiewskiego, który goni Bogusława. Wołodyjowski opowiada o tym, że Roch Kowalski poległ pod Warszawą. Zagłoba został u Sapiechy po tym wydarzeniu, bo wpadł w wielką rozpacz. Gosiewski wyruszył wraz ze swoim wojskiem w kierunku obozu Bogusława, który okupuje się pod Prostakami. Rozpoczyna się walka, Szwedzi ponoszą klęskę, a Kmicic goni Bogusława daleko od pola bitwy. Dochodzi do starcia pomiędzy nim. Książę przegrywa, jednak przeżywa, ponieważ powiedział, że jeżeli on zginie, to i Oleńka. Kmicic oddaje go w ręce Polaków, którzy postanawiają go postawić przed trybunałem. Oleńka i Janusia uciekają z Taurogów. Dzięki Braumowi zmierzają wraz z Tomaszem do Wodokotów. Ludzie cieszą się z powrotu, dodatkowo dowiadują się o zwycięstwie pod Prostakami. Jednak problem jest taki, że Sakowicz zbliża się do Billewiczów, szukając Tomasza, który zwiał razem z dziewczynami. Anusia wysłała posłańców do Kmicica, by ten ich ratował. Niestety listy zostały przechwycone przez Sakowicza, który śledzi Tomasza, podstawionego gońca z listem ponoć od Kmicica, i pisze tam, że się spotkają w Wołmontowiczach. Na miejscu dochodzi do zasadzki przygotowanej przez Szwedów. Polacy przegrywają, ale nagle pojawia się nie kto inny jak Babinicz, aka Kmicic, rozwala Szwedów i znika. Goni dalej Szwedów aż do Andrioszek, którzy stają do walki. Szwedzi oczywiście przegrywają. Kmicic otrzymał listy od Anusi, które były przechwycone. Jest tam wzmianka o Leńce, jednak dostał list od Gosiewskiego, który pisze, że jest nowa wojna i że od południa idą na nich duże wojska węgierskie. Kmicic postanawia ruszyć na wojnę. Polakom udało się pokonać nowe zagrożenie od strony Węgrów, a na Żmudzi wszystko wraca do starych czasów. Oleńka mieszka z Tomaszem i Janusiem i za rok chce wstąpić do zakonu. Raz w drodze pomiędzy Lubiczem a Wołmontowiczami napotkali na wóz, którym wiozą ciężko rannego wojskowego. Okazuje się, że to ledwo żywy Kmicic. Oleńka modli się za Andrzeja, Kmicic powraca do zdrowia, jednak Oleńka mu nie wybacza. Parę tygodni później spotykają się w kościele po mszy. Ksiądz odczytuje list od króla, w którym wymienia wszystkie zasługi Kmicica. Oleńce opada szczęka, wychodzi z kościoła i czuje się niegodna takiego kozaka. Jednak Kmicic niedługo potem dociera do dworku Oleńki i godzi się z nią i żyją długo i szczęśliwie. Koniec, kurwa mać, koniec. Dajcie lajkę i subskrypcję ten film, bo naprawdę już kurwa, już mi gardło boli. Naura.